Cześć! Armię Zdobywcy to ostatni album, który zaprezentuję w ramach mojego mini przeglądu komiksów Studia Lane. Oczywiście nie oznacza to pożegnania z tym wydawnictwem. Już za parę dni premiera ich najnowszego tytułu Metronom, a w zapowiedziach na ten rok są już kolejne pozycje. Omówienie większości z nich zapewne znajdą się na moim kanale, więc jeżeli tylko jesteście zainteresowani, wciśnijcie przycisk subskrypcji i dzwonek. W ten sposób będziecie mieć pewność, że nie umknie Wam żadna nowa zawartość. Wielkie podziękowania dla obecnych 162 subskrybentów. Armię Zdobywcy to liczący 191 stron zbiór 6 krótszych opowiadań oraz 2 dłuższych fabuł, osadzonych w takich niby średniowiecznych realiach. Klimatem przypominają one trochę twórczość Roberta Howarda minus elementy fantastyczne. One owszem pojawiają się, ale rzadko i za wyjątkiem jednej historii jedynie w tle. Zanim powiem coś więcej o fabule, zacznę od najmocniejszej strony tego komiksu, czyli od rysunków, za które odpowiada Jean-Claude Gall. Artysta urodził się w 1942 roku, zmarł w 1994 w wieku zaledwie 52 lat. Był nauczycielem rysunku, który tworzenie komiksów traktował wyłącznie jako zajęcie dodatkowe. Między innymi z tej przyczyny jego biografia liczy zaledwie kilka pozycji. Drugim powodem takiego stanu rzeczy był niezwykle czasochłonny, hiperrealistyczny styl, w jakim tworzył. Ilustracje Gala są absolutnie wspaniałe. Patrząc na nie, człowiek rozumie, dlaczego prace nad nimi zajmowały artyści tyle czasu. Są obłędnie szczegółowe. Nieważne, czy mowa o budynkach, przedmiotach, ludziach czy krajobrazach, ilość detali nagromadzonych w kadrach jest niesamowita. I nie ma przy tym znaczenia, czy patrzymy na pierwszy, drugi, czy nawet na trzeci plan. W tym komiksie nie znajdziemy przypadkowych kresek. Każda ilustracja została przemyślana i wykonana z zagramistrzowską precyzją. Już otwierająca album Katedra zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, ale z każdą kolejną stroną szczęka opadała mi niżej i niżej. Niestety nie doczekałem się na taką prawdziwie monumentalną scenę batalistyczną. Ta, która pojawia się na końcu albumu, pozostawia jednak pewien niedosyt. Armię Zdobywcy to uczta dla oczu i całe szczęście, że komiks został wydany w powiększonym formacie. Niestety nie obeszło się bez poważnej wpadki. Na niektórych stronach, w przypadku mojego egzemplarza na 12, czerń jest wyblakła. I nie mam tutaj na myśli jakiejś drobnej zmiany w odcieniu. Drożnice są niestety duże, widoczne na pierwszy rzut oka. Nie wiem, czy to kwestia papieru, czy skutek jakiegoś błędu popełnionego przez drukarnię. Tak czy inaczej, w przypadku tego konkretnego tytułu uznaję to za istotną wadę. Dla niektórych z Was może mieć też znaczenie fakt, że polskie wydanie zostało przetłumaczone nie z francuskiego oryginału, tylko z edycji amerykańskiej. Mamy więc do czynienia z przekładem przekładu, czego nie można uznać za idealne rozwiązanie. Tak czy inaczej muszę podkreślić, że komiks czyta się dobrze. Ani razu nie miałem wrażenia, że coś zagubiło się w tłumaczeniu. Zresztą opisy i dialogi w komiksie nie należą do przesadnie skomplikowanych, podobnie jak same fabuły. Album można podzielić na trzy części. Wstępem do zbioru jest Katedra, 10-stronicowy komiks, nad którym Gall pracował w latach 1984-1986. Opowiada on o genialnym architekcie, który, aby ratować swój lud przed bezlitosnym najeźdźcą, godzi się zaprojektować i wybudować dla niego tytułową budowlę. Fabuła autorstwa Billa Mantolo jest pretekstowa z przewidywalnym zakończeniem. Ale też to nie ona miała być w tym komiksie najważniejsza. W tamtym okresie rozważano możliwość zatrudnienia Gala jako rysownika serii Conan. Katedra miała być swego rodzaju testem, komiksem mającym zaprezentować talent artysty amerykańskim czytelnikom. Ostatecznie nic z tych planów nie wyszło, a o szczegółach możecie przeczytać w poświęconym Galowi artykule, do którego link znajdziecie w opisie. Na drugą, moim zdaniem najlepszą część albumu składa się 5 historii stworzonych do scenariuszy Jean-Pierre Dionetta w ramach tytułowego cyklu Armii Zdobywcy. Pierwotnie ukazywały się one w magazynie Metal Hurlan, a w 1977 roku zostały po raz pierwszy zebrane w jednym albumie. Nie zobaczymy tutaj wielkich bitew, nie będziemy świadkami przełomowych wydarzeń. Zamiast tego poznamy losy kilku żołnierzy należących do oddziałów operujących gdzieś tam na obrzeżach głównych sił. Te historie są krótkie, proste, ale nastrojowe i nie miałbym nic przeciwko, gdyby składał się z nich cały album. To taka mieszanka grozy, czarnego humoru i klimatu wyjętego prosto z palpowych czasopism fantasy. Niby nic specjalnego, a jednak czyta się naprawdę dobrze. Chociaż nie mogę powiedzieć, aby któraś z nich zapadła mi jakoś szczególnie w pamięć. To samo mogę powiedzieć o zamykającym album 116-stronicowym cyklu o Arnie.
Składają się na niego dwie części, Zemsta Arena oraz Triumf Arena, a przedstawiona w nich historia to nieco sztampowa opowieść o synu zamordowanego króla, który ucieka z niewoli, odzyskuje koronę, a następnie wyrusza pomścić ojca. W warstwie fabularnej nie znajdziemy tutaj nic szczególnie oryginalnego, może poza jednym wątkiem pobocznym, który ostatecznie zostaje zakończony w niezbyt interesujący sposób. Armię Zdobywcy to genialnie narysowany fabularny średniak. Warto kupić ten tytuł dla ilustracji i jeżeli rozważacie taki zamiar, nie namyślajcie się za długo. Wydawca poinformował, że nakład komiksu jest na wyczerpaniu, a nie liczyłbym na szybkie wznowienie. Cena okładkowa 69,90 zł. W sklepie Gildii dostaniecie 7% zniżkę, link oczywiście w opisie. Warto jeszcze wspomnieć, że nakładem wydawnictwa Scream ukazał się w Polsce ostatni komiks stworzony przez Gala, Diosamante. To tytuł, którego artysta niestety nie zdążył dokończyć. Zbieram mieszane opinie, ja nie miałem okazji się z nim zapoznać, ale planuję to jak najszybciej nadrobić. I tak oto doszliśmy do końca przeglądu. Ale biorąc pod uwagę, że na dniach ukaże się Metronom, z podsumowaniem jeszcze się wstrzymam. Zamiast tego zapraszam Was jutro lub w poniedziałek na zakupowe podsumowanie sierpnia, a we wrześniu na kanale pojawi się m.in. obiecany wcześniej Batman, ostatni rycerz na ziemi. Dziękuję za oglądanie, do następnego razu, cześć!